Witajcie na kanale Mathemagics. Dzisiaj jakże fascynujący, ekscytujący odcinek. Pokażę Wam, jak pewien polski matematyk w XVII wieku niemalże dokonał niemożliwego. Chodzi oczywiście o wcześniej zapowiadany starożytny grecki problem kwadratury koła. Kwadratura koła to zresztą taki synonim zrobienia czegoś niemożliwego. Naszym bohaterem dzisiejszym jest ojciec Adam Kochański, jezuita, matematyk, inżynier od zegarków, astronom, no i próbował zbudować perpetuum mobile i również inne niemożliwe rzeczy. No więc ksiądz Adam Kochański opublikował w 1685 roku w Acta Eruditorum swój artykuł, no i wyglądał mniej więcej tak. Widzicie ten artykuł teraz za mną, właściwie jego wycinek. To właśnie dzisiaj spróbuję Wam zrekonstruować dokładnie tak, jak to zrobił ojciec Kochański. Bo już zobaczycie, że na Wikipedii i jakichś innych źródłach są jakby takie, nie wiem, czy uproszczenia, ale są jakby inne konstrukcje Kochańskiego. Ale ja, starając się być najbliższy tej oryginalnej, pokażę Wam dokładnie to, w jaki sposób rozpisał to ksiądz Kochański. Ok, zaczynajmy także. Ja będę wracał do tego artykułu w miarę kolejnych kroków. Pamiętajcie tylko, że żeby dokonać tej konstrukcji, dozwolone są tylko takie narzędzia jak linijka, cyrkiel oraz, no cóż, kawałek papieru i długopis. Także wyłączę to teraz, później do tego wrócę. Zaczynamy. Spójrzmy tutaj na artykuł Kochańskiego. Zaczyna się od wykreślenia półkola BCD, więc biorę mój cyrkiel. Dajmy tutaj może o środku A i jedziemy półkole BCD. Ale już zakreśliłem cały okrąg, no bo później oczywiście trzeba będzie zbudować kwadrat o tym polu, więc oczywiście do tego dążymy. No nic, mamy nasze półkole BCD i dalej czytamy, co robi Kochański. Należy wykreślić tangentes BGDH. Tangentes to są styczne. Chodzi generalnie o to, żeby wpisać ten półokrąg w prostokąt. No i co dalej? Czytamy. Należy wykreślić tutaj taką prostą AE. Ta prosta jest dosyć specjalna. Kochańskiemu zależy na tym, żeby tutaj ten odcinek dzielił ten kąt na 60 i 30. W jaki sposób można to osiągnąć? Zobaczcie. Co wiecie o kącie 60? Gdzie on występuje? Kąt 60 występuje oczywiście w trójkącie równobocznym. Jeżeli potrafię tutaj skonstruować trójkąt równoboczny, będę mógł skonstruować kąt 60 stopni. A jak zrobić kąt trójkąt równoboczny? No weź jeden odcinek i zrób z niego trójkąt z każdej strony, prawda? Czyli może to być tutaj ten odcinek AC będzie jednym bokiem, później tutaj kolejny odcinek. Ten będzie kolejnym bokiem, no i ten będzie trzecim bokiem. Oczywiście wszystko o długości promienia. Ta długość promienia może być jakakolwiek. Chodzi o to, żeby przyjąć ją jako pierwszą jednostkę, jako unit, jako jeden. Czyli to uznajemy jako jeden i to tak naprawdę ma długość jednej stopy. Oczywiście w imperialnym systemie, tutaj w Ameryce mamy stopy, cale, yardy, mile, tego typu rzeczy, więc to jest około 30 cm jedna stopa. No więc ten czerwony trójkąt to jest właśnie nasz trójkąt równoboczny. To oznacza, że ten kąt jest tutaj 60, a ten jest 30, dokładnie tak jak pisze Kochański w swoim artykule. Oczywiście muszą się dodawać do 90, prawda? Czyli 60 plus 30 jest kąt prosty, 90, stąd ten nasz oczekiwany, pożądany kąt 30 stopni, który zaraz nam się przyda, no ale chwila. Patrzymy dalej, co robi Kochański w swoim artykule. Tworzy tutaj ten punkt przecięcia, nazywa go I i ten odcinek AI jest połączony, no i to samo robi w drugą stronę. Ok, nadążacie? Na razie nie jest za szybko. Nie wyłączajcie YouTube'a, nie przerzucajcie na inny kanał, bo już jesteśmy bardzo blisko końca. Sami widzieliście, sam artykuł jest bardzo krótki, dlatego uwierzcie mi, zostało tylko parę kroków. Kolejnym krokiem jest połączenie tego I, K.
No i teraz pozostało nam tylko wziąć naszą średnicę BD i dodać ją tutaj na tej długości H do punktu L. Średnica to oczywiście dwa promienie, więc oznaczę tutaj te dwie długości. Tak jak czytaliśmy, HL equalis diametro BD. Equalis to equals, czyli równa się, diametro, diameter, po polsku jest to średnica. No i tyle, właściwie tyle. Ostatni krok, kochani, wierzcie lub nie, bierzemy zielony pisak, bo miła rzecz się dzieje. Łączymy punkty I, L. No i to właściwie tyle. Wiecie już, o co chodzi? Trudno cokolwiek z tego zrozumieć. Ja wiem, bo co to jest, co jest takiego ciekawego w tej długości IL. No więc słuchajcie, tak zwana kwadratura koła chodzi o to, żeby zbudować kwadrat o długości pierwiastek z pi. Także tak naprawdę tu chodzi o to, żeby skonstruować długość pi, bo pierwiastek już z poprzedniego odcinka wiemy, jak brać z długości. No i okazuje się, że ta długość IL jest prawie równa liczbie pi. Zaraz to oczywiście udowodnię algebraicznie, ale już się nie mogę powstrzymać, żeby zobaczyć, jeżeli to rzeczywiście jest liczba pi, wtedy moja średnica, mój promień, przepraszam, który ma długość 1, powinien się zmieścić 3 razy i kawałek, prawda? Także sprawdźmy. 1, 2, 3, no i ten kawałek tutaj to jest oczywiście ta pozostałość, 3.14 i tam kawałek, więc jesteśmy chyba na dobrej drodze. No ale to oczywiście trzeba udowodnić algebraicznie. Także w dalszej części odcinka najpierw to udowodnię, później zrobię z tego kwadrat, no i nasza polska kwadratura koła będzie kompletna. Włączę projektor, zobaczę, czy to się mniej więcej zgadza z tym artykułem od Kochańskiego. Ta-dam! No, generalnie prawie się zgadza z tym, co Kochański zrobił. Ok, w jaki sposób zaatakujemy ten dowód? To szacowanie właściwie tej długości IL. No cóż, zobaczmy, czym jest ta długość. Czyż to nie jest przeciwprostokątna w trójkącie ILK? Jest to trójkąt prostokątny, prawda? A wiecie, że jeżeli w geometrii, w matematyce osiągniecie trójkąt prostokątny, to na ogół już jesteście w domu, gdyż najważniejsze twierdzenie w historii matematyki, twierdzenie Pitagorasa, pomoże wam rozwiązać tego typu właśnie trójkąty. Więc może zaznaczę go na zielono. No i co teraz można zrobić z tym trójkątem? No cóż, potrzebujemy ten dystans i K, ale to żaden problem. IK jest przecież ten sam co BD. BD jest to oczywiście średnica. Średnica złożona z dwóch promieni o długości 1, czyli IK jest po prostu równe 2. Zapiszmy. Ok, kolejne wyzwanie to znaleźć tą długość KL. No właśnie, tu musimy się trochę zatrzymać. Ja najpierw bym chciał zauważyć, jaka jest ta długość DK. No więc DK jest taka sama jak tutaj BI. A jak można opisać długość BI? No zobaczmy do artykułu Kochańskiego. Kochański pisze, determina z tangentem BI. Tangentem, brzmi znajomo? Oczywiście jest to tangens kąta tych 30 stopni. Pamiętacie z trygonometrii? Tangens jest to stosunek boku naprzeciwko kąta do przystającego, do tego kąta. Czyli zapiszmy to, tangens 30 stopni jest to BI do BA. No ale wiemy, ile jest tangens 30 stopni, prawda? Z trygonometrii pamiętacie? Te wszystkie podstawowe kąty musieliście pewnie zapamiętać. Tangens 30 stopni to pierwiastek z 3 przez 3, a BA jest oczywiście równe 1. A zatem ten odcinek jest równy pierwiastek z 3 przez 3, to znaczy, że DK również jest pierwiastek z 3 przez 3. No dobra. No i co z tego? Jak to co z tego? Wiemy, jaka jest długość DL. DL to przecież, zobaczmy, żebyśmy się nie pogubili. DL powstało jeden promień, drugi promień, no i to jest oczywiście trzeci promień, czyli DL jest równe 3 promienie, czyli 3.
W takim razie zielony kawałek KL jest to 3 minus pierwiastek 3 przez 3, prawda? No i teraz z stwierdzenia Pitagorasa możemy wnioskować kwadrat tego plus kwadrat tego równa się kwadrat tego. Zapiszmy to. OK, podstawiliśmy nasze dane, no i teraz trochę algebry, trochę to przyspieszę, no i zobaczymy, ile będzie IL. No i tutaj moja moc obliczeniowa się kończy, ale od czego mamy kalkulatory, zaraz przybliżymy, ile to jest mniej więcej równe. No to jedziemy, pierwiastek z 3 razy 6 jest równe tyle. Odejmij od tego 40, zmień znak, no i podzielmy to przez 3. OK, to co widzicie na ekranie, to jest ten krok tutaj wcześniej, zanim pierwiastek jest wyciągnięty. Zapiszmy ten numer, bo to też będzie za chwilę ważne. OK, pierwiastek z tego, uwaga, uwaga. A. Czyż to nie jest wspaniałe, jak blisko pi jesteśmy. Zapiszmy to i policzymy. OK, wystarczy tych cyfr, zaraz wyjdzie poza ekran. No nic, odejmiemy od tego pi i zobaczmy, jak blisko jesteśmy prawdziwej wartości. O, OK, zapiszmy to może tutaj. OK, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć stutysięcznych, prawie sześć stutysięcznych, o tyle się machnął nasz wspaniały XVII-wieczny matematyk. Czy on w ogóle był w stanie powiedzieć, jak daleko od prawdziwej wartości pi był? No i właściwie nie musiałem długo czekać, wystarczy ten artykuł przerzucić trochę w dół i zobaczcie, co tutaj widać. Dokładne obliczenia kłoniam ad radium, czyli radium, radius, czyli nasz promień, to oczywiście równe 1. Tangens 30 stopni, BI 0,5735. Może oszacujmy pierwiastek z 3 przez 3, szybko. No jest 0,5735. OK, przesuńmy ten kalkulator, niepotrzebny mam, bo przecież mamy notatki z samego Kochańskiego. Także to jest nasz tangens, erit huius. Radium IG, czyli IG, u nas jest to oczywiście ten dystans IG tutaj, czyli KH. KH to oczywiście jest równe 1 minus 100, jest KH, czyli, no cóż, nasz kalkulator. 4226 i tak dalej, 42264, zobaczcie, ergo, a zatem IK do kwadratu plus XL do kwadratu równa się 9,86923. Innymi słowy, kwadrat ten plus kwadrat ten jest równe 9,86, dokładnie jak tutaj wykazaliśmy. Popatrzcie, ile tutaj jest liczb po przecinku. 5, 10, 15, 20, 25, 30 liczb po przecinku, to kalkulator tutaj chyba ma mniej. No i hac actum deficit, czyli podejrzewam różnica z prawdziwym pi to 0,000593. Czyli raz, dwa, trzy, cztery na piątym miejscu po przecinku. Pozostało nam zbudować ten obiecany kwadrat. Trzeba wyciągnąć pierwiastek z tego pi. Dokładnie wiecie z poprzedniego odcinka. Kto nie oglądał, musi zobaczyć, w jaki sposób to będziemy to zrobić. No więc to jest nasz odcinek pierwiastek z IL, czyli prawie pierwiastek z pi, i na tym właśnie boku zbuduję kwadrat i to będzie nasza kwadratura koła. No i tyle. Pole naszego okręgu praktycznie równa się polu kwadrata, czyli ostatecznie całkiem nieźle jak na XVII wiek, sami przyznajcie. No i tyle na dzisiaj. Co powiecie o pracy naszego kochanego, wspaniałego rodaka, ojca Kochańskiego?
Mam nadzieję, że Wam się dzisiaj podobało. Zapisujcie się na kanał. Potrzebuję 1000 subskrybentów do setnego odcinka. Dzisiaj odcinek numer 13, a zatem wiszę Wam 13 pompek właśnie w celu zdobycia tych 1000 subskrybentów. Także dzięki za oglądanie do samego końca. Trzymajcie się. Cześć. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.